W takim razie dzień dobry, witam Pani na dzisiejszym wyruszonym 20. zgromadzeniu Związku Międzygminnego Bzura. Obecnie na sali, Pani Gano, mamy 14 osób, czyli obrady nasze są prawomocne. No niestety kolegów, tych, na których czekamy, nadal brakuje. Szanowni Państwo, przedłożam Państwu porządek, propozycję porządku dzisiejszego obrad i pozwólcie, że je odczytam. Porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie posiedzenia 20. Zgromadzenia Związku Międzygminnego ZUR. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z 19. Zgromadzenia Związku Międzygminnego ZUR. Punkt piąty. Informacja z działalności Zarządu Związku Międzygminnego ZUR. Punkt szósty. Omówienie projektów i podjęcie uchwał Zgromadzenia Związku Międzygminnego ZUR w sprawie. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła ustalenia wysokości wpłat członkowskich na rok 2023. Druga uchwała z udzielenia pomocy finansowej gminie Bielawy. Trzecia uchwała zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Bzura na lata 2022-2025. I czwarta uchwała będą to zmiany budżetu Związku Międzygminnego Bzura na rok 2022. W punkcie siódmym omówienie różnych możliwości kontynuowania realizacji inwestycji budowy naszego zakładu w Piaskach Bankowych. Punkt ósmy, sprawy różne. I punkt dziewiąty, zakończenie 20. Zgromadzenia Związku Międzygminnego ZUR. Po zakończeniu zgromadzenia bardzo proszę, abyście się Państwo nie rozchodzili. Mamy zaplanowane spotkanie z jedną z firm zainteresowana. Jest ta firma współfinansowaniem budowy naszego zakładu transportowania odpadów w Piaskach Bankowych. Także przedstawiłem Państwu porządek dzisiejszych obrad. Obrady są nasze prawomocne. Na sali przypominam jest 14 członków Związku Międzygminnego Bzura. Więc obrady nasze są prawomocne. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem porządku obrad? Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę żadnych wniosków, też Państwo nie zgłosili do dzisiejszych porządku dzisiejszych obrad. Za głosowało 14 członków, przeciw nie głosowało nikt i nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że porządek dzisiejszych obrad został przyjęty. Punkt czwarty, mamy przyjęcie protokołu 19. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Bzura. I tutaj Państwo otrzymali w materiałach na dzisiejsze zgromadzenie protokół z tego posiedzenia. Oczywiście on jest też do oglądu w biurze związku. Myślę, że każdy z tym protokołem się zapoznał. Czy ktoś z Pań lub Panów wnosi uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem protokołu z 19. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Bzura? Bardzo proszę o wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za głosowało 14 członków, przeciw nikt i nikt nie wstrzymał się od głosu. Protokół z 19. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Bzura został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. Informacja z działalności Zarządu Związku Międzygminnego Bzura i poproszę Pana Prezesa Ryszarda Nowakowskiego o omówienie tej pracy. Wow, poproszę.
Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy. Przedstawiam informację z działu zarządu Związku Miejskich Gminy Wzora w okresie od dnia 19 czerwca do dnia bieżącego. Realizujemy inwestycje w ramach uzbrajania terenów naszych dofinansowaną z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i 30 czerwca opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do spożycia oraz zbiornika na wodę do celów PPOŚ. Wraz z infrastrukturą wpłynęła jedna oferta na kwotę 5 333 175 zł ze względu na znacząco przekraczającą wartość kosztorysową postępowanie to zostało unieważnione. 11 lipca opublikowano ogłoszenie też na roboty polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi wewnętrznej i tutaj w tym postępowaniu 6 lipca kolejne ogłoszenie przetargu na połączenie terenów inwestycyjnych będących własnością związku i budowę linii energetycznej. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, zakład budowy sieci instalacji elektrycznej Grzegorz Opszczyński, ulica Spacerowa z Gostynina, cena 451 410 zł. Zaoferowany okres gwarancji 6 lat od daty odbioru końcowego. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 8 września. 4 sierpnia opublikowaliśmy kolejne ogłoszenie polegające na budowie drogi dojazdowej. Powtórzyliśmy, tutaj wpłynęła jedna oferta od firmy B&B Budownictwo, spółka z o.o. na kwotę 1 298 880 zł. Okres gwarancji 6 lat i zamawiający na zamówienie przeznaczył kwotę 701 100 zł. Wobec powyższego postępowanie też zostało unieważnione. 4 sierpnia ogłosiliśmy kolejne zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 300 000 euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego, na zaprojektowanie i wykonywanie robót budowlanych polegających na budowie linii energetycznej. I tutaj wpłynęły dwie oferty, zakład techniczny IFTECH Robert Iwański i na kwotę 9963 zł oraz spółka budowa na kwotę 15 001 zł 8 groszy i w dniu 12 września podpisana została umowa z firmą IFTECH. 5 września opublikowaliśmy ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane na wykonanie robót polegających na budowie drogi dojazdowej. Termin składania ofert upływa 20 września, czyli w dniu jutrzejszym. W temacie edukacji tutaj sporo działań prowadzimy w naszych tutaj gminach członkowskich. 26 czerwca odbyło się święto miasta Strykowa. I tutaj 29 sierpnia odbyłem już jakby kolejne spotkanie, tym razem w Urzędzie Marszałkowskim z panią dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Edytą Marcinkowską. I też omawialiśmy zakres tych działań, jaki mógłby być realizowany tutaj zarówno i przez nas, jako związek, i również jako Urząd Marszałkowski. Tutaj no, muszę powiedzieć, że na razie póki co realizacja tego programu Frontship przez Urząd Marszałkowski podlega wydziałowi promocji. I tak faktycznie no, zakres merytoryczny jakby, no, wskazuje, że powinien się tym zajmować Departament Ochrony Środowiska. Jakby pani dyrektor Edyta Marcinkowska jakby chce, że tak powiem, zażądać tym programem. No, oczywiście musi mieć zgodę zarządu. I ponieważ teraz to tak przechodzi do promocji, no bo podlega pod promocję, a część merytoryczna jest pod Departament Środowiska.
No i stąd nakreślamy jakiś plan działań, co my byśmy chcieli realizować, jak to może być realizowane i promowane i, że tak powiem, przez związek, co przez Urząd Marszałkowski, no bo jakby ten program Friendship wprost też jest jakby spójny z tymi działaniami Urzędu Marszałkowskiego, no, całą tą nową perspektywę, gdzie się mówi o gospodarce cyrkularnej, gospodarce obiegu zamkniętego, także jakby merytorycznie to idealnie pasuje pod Wydział Ochrony Środowiska i może zarząd zdecyduje i przydzieli realizację już bezpośrednio Departamentowi Środowiska, bo już, że tak powiem, w miarę upływu czasu te działania już są coraz bardziej konkretne i no, musimy już, tak powiem, przechodzić od takiego etapu planowania do już etapu wykonywania. Z 2 września odbyło się miesięczne spotkanie z ramach też tego działania WP2. Także tych spotkań online jest sporo, być może też wszystkich nie będę tu przedstawiał, a chciałbym, żebyście Państwo mieli jakby wyobrażenie, że w tym projekcie też dużo się dzieje z tymi partnerami, zarówno polskimi, zagranicznymi. Ten przepływ informacji jest na bieżąco. Z pozostałych działań to chciałbym poinformować, że 23 czerwca tutaj przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi odbyła się rozprawa w sprawie uwzględnienia naszego zakładu wniosków wątkowych w planie gospodarki odpadami do województwa łódzkiego. Tutaj po przedstawieniu przez stronę stanowisk sąd oddalił nasz związek o przeprowadzenie dowodu załączonej do skargi dokumentacji. I te nasze działania niestety zostały jako odrzucone. My żeśmy wnieśli zastrzeżenia do protokołu, zwracając sądowi uwagę na naruszenie przepisów i po razie sąd wydał wyrok, w którym oddalił te nasze skargi. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał przede wszystkim, że nieujęcie naszego zakładu w planie gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 19-25 i uwzględnienie lat 26-31 nastąpiło w granicach luzu decyzyjnego organu. Wniosek o uzasadnienie został złożony w dniu 27 czerwca. No i tutaj 24 czerwca. No więc będziemy tutaj, tak, będą się składać tutaj do sądu administracyjnego, będziemy się odwoływać i tutaj no to uzasadnienie, jakbyście Państwo przeczytali, no trzeba to przeczytać, tak, że nasze argumenty jakby no nie uwzględnia się, tak. 24 czerwca wysłana została do Sądu Apelacyjnego w Łodzi odpowiedź związku naszego na skargę kasacyjną w firmie Strabag. Przypomnę, że tą pierwszą sprawę żeśmy wygrali. Strabag domagał się tych kar umownych, teraz my... i teraz sprawa złożył kasację, tak, od tego wyroku. Także udzieliliśmy odpowiedzi. I terminu nie mamy, tak, jeszcze tej rozprawy. 28 czerwca związek złożył do samorządowego kolegium odwoławczego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończoną decyzją SKO z 13 czerwca odmawiającą zmiany decyzji samorządowego kolegium odwoławczego, uchylającą w całości decyzję wydaną przez sekretarza gminy Bielany, określającą obowiązku wykonania urządzeń zapobiegających szkodom. Tu powiem, no, mieliśmy nałożony obowiązek wykonania takiego robu udowadniającego i ponieważ firmy, które obok nas tutaj lokalizują, mówimy szczególnie o tej jednej firmie, gdzie ona już ma decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę, więc na jej działce też w decyzji środowiskowej przewidziano pewien system, tak, zabezpieczenia tych gruntów przed zalewaniem. Tutaj wykonanie tego
rowu melioracyjnego przez nas wydaje się bezprzedmiotowe, tym bardziej, że również to musi przebiegać przez ich działkę. No, znowu mają już swoją decyzję środowiskową, gdzie mają nakazane tutaj rozwiązania w zakresie tej gospodarki wodnej. No więc staramy się uchylić tę decyzję nakazującą nam wykonywanie tych rowów odwadniających, żeby to nie narażać nas na koszty. Natomiast tutaj jeszcze druga firma sąsiednia, która ma działkę obok, na razie nie chce tutaj wyrazić na to zgody, więc będziemy musieli z nimi jeszcze rozmawiać, bo faktycznie bez sensu wykonywać coś, co i tak potem nie spełniałoby takiej funkcji, tak wydawało nam się tutaj, że będzie to raczej oczywista sprawa, ale taka zgoda musi być jeszcze tej drugiej firmy. 13 lipca odbyłem spotkania z firmą PNP Rating, spółka komandytowa, że są zainteresowani budową zakładu gwiazdkowy bankowy. Tych spotkań tu jest dużo, więc może tak pokrótce powiem. Generalnie tutaj w okresie ostatnich, no można powiedzieć pół roku, kilka firm się interesuje tutaj naszymi terenami. I tak na dzień dzisiejszy mamy jedną z tych firm dzisiaj zaproszonych, no, którzy no, chyba są takim najpoważniejszym partnerem i mają konkretne propozycje. Dlatego po zgromadzeniu chciałbym, żebyśmy się tutaj wszyscy z nimi spotkali i wysłuchali. I tych spotkań, tak jak Państwu powiedziałem, odbyłem bodajże już kilkanaście. Jedna z tych firm to jest ta pierwsza, też jedni są zainteresowani z nami utworzeniem spółki, czy ewentualnie związek, żeby utworzyli spółkę, a oni żeby wykupili udziały i wspólnie, żeby to przedsięwzięcie realizować. Firma, z którą dzisiaj się spotkamy, też rozważała możliwość tak powiem, kupienia jakby zakładu, czyli całego tego zakładu z pozwoleniem i wspólnie z nami założeniem spółki, która by się zajmowała odbiorem odpadów i dowozem do tego zakładu, który oni wybudują. To jest właśnie firma, która dzisiaj będzie i zobaczymy, jaka ta propozycja będzie na dzień dzisiejszy. Bo z nimi też się spotykaliśmy, byliśmy, to też odpowiednio też przedstawiał, byliśmy, tak, ale byliśmy tutaj z wiceprzewodniczącym, z panem burmistrzem Lipińskim, z panią mecenas w Warszawie. Zresztą z tą pierwszą spółką też się spotkaliśmy w kancelarii, która obsługuje z kolei tę firmę, też w Warszawie, także oprócz tych spotkań tutaj na bieżąco i w terenie, i u mnie, w gminie, również wybraliśmy się tam do nich. No i efektem jest jakby to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że na następne zgromadzenie możemy zaprosić drugą firmę, tak, żeby przedstawili swoje jakieś propozycje. Mieliśmy jeszcze trzecią propozycję, ale tutaj bezpośrednio się nie spotykała, dotyczącą finansowania naszej inwestycji jako samorząd. Tak, no, byli zainteresowani wyłożeniem pieniędzy. Ale zaprosiliśmy na zarząd, bo tutaj przedstawiciele na stałe pracują za granicą, byli w Polsce. Mieliśmy akurat zarząd, zaprosiliśmy na ten zarząd i nie przyjechali, bo stwierdzili, że jeszcze na tym etapie nie są tak przygotowani, ale no, polegało, w skrócie Państwu powiem, że tutaj chodziło o finansowanie tej inwestycji, łącznie z połączeniem budowy zakładu na pyrolizę, tak, czyli tutaj no, czyli żeby oprócz tej instalacji, którą my planowaliśmy, my mamy tam zaprojektowane, żeby z tych plastików produkować czy wyłonić pre-RDF, czyli takie, ale polegało to jeszcze, żeby produkować RDF, czyli przygotowane do właśnie procesu spalania bądź pirolizy plastik. Natomiast no, mają jakąś technologię, która jest w Stanach Zjednoczonych i teraz można by było poddawać temu procesowi i produkować prąd. Może to też być ciekawa oferta, natomiast z tą pirolizą w Polsce chyba nie wiem, czy gdziekolwiek jest i też no, chcieliśmy, żeby już jakieś konkrety przedstawili, bo mieli przyjechać z przedstawicielem handlowym, który tą technologię na Polskę chciał wdrażać. No ale nie doszło, tak jak była tam kolejna propozycja, to był warunek, że to ma być finansowane, czy realizowane przez związek jako związek, czyli przez gminy nasze.
Także... Podpisaliśmy również umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na edukację ekologiczną na ten rok, dofinansowanie 15 150 zł. Tutaj organizowanie szkoleń dotyczących gospodarki cyrkularnej, wyjazd studyjny do zakładu miejscowego odbijania odpadów, udział w imprezach plenerowych gmin członkowskich i organizacja ekokwizu, miasteczko ekologiczne i organizacja warsztatów cyrkularnych. 16 sierpnia odbyło się spotkanie, kolejne spotkanie właśnie z tą jedną z tych firm. I 31 sierpnia miała miejsce Rada Budowy dotycząca budowy światłowodu. Tutaj przypomnę, ten przetarg już wcześniej żeśmy rozstrzygnęli i firma projektuje i ma wybudować. Tak, Przemek mówi, że już fizycznie kopią w terenie i układają ten światłowód. 31 sierpnia to kolejne spotkanie i do biura wpłynęła 8 września odpowiedź na pytania związku tutaj do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy i pismo w tej sprawie wyrażenia oficjalnej zgody na przedłużenie terminu realizacji tego naszego projektu na uzbrajanie tych terenów. Czyli mamy do końca przyszłego roku wybudować i do tych działek dwóch i prąd, i wodę, i światłowód, i tą drogę wewnętrzną. Zbiornik tak jest zgoda w Centrum Obsługi. No to co długo to trwało, ale ważne, że oficjalnie ta zgoda jest. 14 września, czyli niedawno wpłynęło uzasadnienie tego wyroku WSA, o którym mówiłem. Jak Państwo jesteście zainteresowani, możemy przesłać. A tak jak powiedziałem, będziemy składać tutaj kasację do NSA. I tak chciałem jeszcze na koniec, żebyśmy mieli świadomość, jak to kształtują się te opłaty u nas w gminach. Więc te ceny są od 24 do 38 groszy, tak? Niedługo pewnie będziemy stawali na budowie przetargów na kolejny rok czy lata. I też tutaj pewnie te ceny wzrosną, tak? Skoro wiem, że firmy, które wywożą odpady, znowu się obawiają, jakie będą ceny na bramce. Znowu kto ma składowisko, tam będzie dyktował cenę przy takim wzroście cen prądu, no więc chyba pewnie będą nieuniknione, że firmy się obawiają, że teraz przystąpią do przetargu, a potem nie wiedzą, jakie będą ceny na bramce w przyszłym roku. To znaczy, na pewno chyba taniej w tej sytuacji nie będzie. No i to jakby wszystkie informacje, takie pobieżnie, tutaj, żebyście Państwo wiedzieli, co na bieżąco robimy. No myślę, że tutaj ważne są te spotkania z tymi firmami. No bo praktycznie pozostaje nam wypracować w przyszłości do jakichś rozwiązania, tak? Czy robić spółkę i z jakimś podmiotem prywatnym, no ale pewnie będą chcieli, żeby mieć większych udziałów i tutaj starać się wspólnie o środki finansowe na cały zakład. No, te firmy też chcą wyłożyć też środki finansowe swoje bezpośrednio. Tak, to będzie jeszcze ten... Nie, to już myślę, że to tak. Druga propozycja, jeżeli to się dzisiaj potwierdzi, że ktoś chce kupić, że tak powiem, zakład z tym pozwoleniem i wspólnie robić spółkę na odbiór i dostawę. I trzecia sprawa, no to jest albo realizować to w przyszłości jako cały czas jako związek przy wykorzystaniu tych rozwiązań, które w ramach programu FrontShip zrobimy. Ale to jest działanie na przyszłość, tak? I tutaj wszystko wskazuje pewnie, że
do tego końca kadencji samorządu może być taki problem, żeby nas wpisać do tego planu gospodarki odpadami i chyba tak to już pozostanie, więc to niestety taka perspektywa, że ja przeprowadzę różne rozmowy i to tak wygląda, że mimo że wydaje się to oczywiste, że robimy słusznie, no to, tak? No więc no, tu nie ma co to chyba liczyć, że się coś zmieni, to nastawienie, szkoda, bo też liczyliśmy, że jakieś wspólne rozwiązania będą możliwe do wdrażania, że tak powiem, jak najszybciej. Tak? I są jakby trzy takie warianty. No wiemy, jaka sytuacja finansowa będzie gmin pewnie, zwłaszcza po nowym roku, i że pewnie tutaj ten nadążenie jakieś środków na inwestycje, to już te nasze możliwości finansowe się chyba kończą. To ja dziękuję, może jakieś pytania były. Czy są? Na temat wariantów jest punkt później. No tak, już tak, bo mówiłem odjeżdżę wszystko, żeby... Są pytania, bardzo proszę. Informacyjny dla porównania naszych postępowań, jaki był zakres rzeczowy zadania wodociągowego i jaki jest zakres rzeczowy drogi, którą też nie udało się znaleźć wykonawcy w ramach środków, jakie posiadamy. Znaczy, dla przypomnienia, mieliśmy takie cztery działania, mówiąc krótko, światłowód, prąd, droga i EPOSZ, tak króciutko. Sprawa światłowodu i prądu już jest w realizacji, została nam droga i PPOSZ. PPOSZ robiliśmy dwa postępowania i nikt nie złożył oferty. W nieoficjalnej informacji wynikało, że nikt oferentu nie potrafi przedstawić kalkulacji zbiornika metalowego. Takie jak się buduje przy magazynach, jakkolwiek Państwo takie wielkie beczki widzicie, żaden oferent 200 metrów sześciennych. Po prostu nie potrafili określić stawki, tak? A długość wodociągu zasilającego? To jest około 300 metrów. Dlatego tam to unieważniliśmy. Zdecydowanie trochę przesadzili, dlatego... A długość drogi i szeroko? Droga składa się z dwóch części. Jedna jest, pamiętać Państwo, to skręcamy do naszego zakładu, gdzie jest na bazie pozwolenia na budowę. I części placu manewrowego, to jest w granicach 170 metrów i około 100 metrów drogi do zaprojektowania. Nikt nie złożyło oferty. Był zainteresowany jeden, z tym, że miał problem, bo termin był, proszę Państwa, do końca roku, to byłby wydatnik jest pogrzebany, bo staraliśmy się z COP-u już od wiosny o przedłużenie terminu na temat realizacji tych inwestycji. Nie otrzymaliśmy zgody, to nie mogliśmy mieć innego zapisu w UPF-ie i we wszystkich przetargach musieliśmy pisać koniec tego roku. Był jeden oferent dość poważny, z tym, że nie mógł dostać asfaltu. Po prostu nikt nie chciał zagwarantować, że do końca roku dostanie asfaltu, bo samorządy rzuciły się na inwestycje, tak? No wszyscy próbujemy robić, wszyscy próbujemy inwestować. Dlatego w tej chwili, jak otrzymaliśmy te parę dni temu zgodę na przedłużenie terminu, to możemy spokojnie ten termin już wydłużyć. Między innymi dzisiaj jest projekt uchwały zmiany WPF-u dotyczące właśnie tego zmiany terminu tego projektu. Także miejmy nadzieję, że ogłosimy zaraz nowe postępowania te dwa i w końcu znajdziemy wykonawcę na przyszły rok. Tak, z krawężnikami. Tam jedna część jest z odwodnieniem, studniami trzeba zrobić pod budowę nasypać, bo chcemy część wykorzystać pozwolenie na budowę. Raz, żeby przedłużyć ważne pozwolenie na budowę, drugi raz mamy gotowca. No i część tam trzeba doprojektować na pustym polu. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania są? W tym punkcie do pana prezesa. Nie widzę, to dziękuję bardzo panu prezesowi Ryszardowi Nowakowskiemu za informację z działalności zarządu zdrowia publicznego w ZUL-a.
Przechodzimy do punktu 6. Omówienie projektów i podjęcie uchwał Zgromadzenia Wniosków Inwestycyjnego, która w sprawach. Ja tylko dodam, bo dzisiaj mamy zastępstwo naszej pani mecenas. Jest z nami pani Anna Gustadeus. Serdecznie witamy. Będzie czuwała nad tym, jeśli byłyby jakieś uwagi co do treści uchwał, czy jakieś problemy, to bardzo prosimy tutaj o pomoc. Szanowni Państwo, więc zaczynamy od pierwszej uchwały ustalenia wysokości wpłat członkowskich na rok 2023. Wszyscy Państwo otrzymali projekt tej uchwały w materiałach. Ja ten projekt odczytam. Uchwała numer 20, łamane tradycyjnie podaję z dzisiejszego dnia, czyli 1. Potem oczywiście będzie to inny numer według kolejności rocznej. Łamane na 2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Bzura z dnia 19 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości wpłat członkowskich na rok 2023. Na podstawie paragrafu 14 ustęp 2 i statutu Związku Międzygminnego Bzura uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Udział w kosztach działalności związku przypadający na gminę będącą uczestnikiem Związku Międzygminnego Bzura ustalany jest proporcjonalnie według ilości mieszkańców stale zamieszkałych na terenie danej gminy według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i na rok budżetowy 2023 wynosi 730 845 zł. To jest 5 zł od jednego mieszkańca. Wysokość wpłat członkowskich dla poszczególnych gmin na 2023 rok określa tabela. W tabeli mamy 19 pozycji, bo tyle jest samorządów. Wszyscy tą tabelę mają przed sobą. Paragraf 2 mówi o wykonaniu uchwały, którą powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Bzura. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Czy są jakieś pytania w sprawie tej uchwały? Tak, no poziom nie zmieniamy. To jest stawka, jak była uchwalona 5 zł, tak ona zostaje. Nie, w takim razie przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Głosowanie zostało zakończone. 14 członków jest za, nikt nie jest przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt, znaczy uchwała została przyjęta. Przechodzimy do uchwały numer 20/2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Bzura z dnia 19 września 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bielanów. I na podstawie artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Zgromadzenie Związku Międzygminnego Bzura uchwala, co następuje. Paragraf 1. Udziela się z budżetu Związku Międzygminnego Bzura pomocy finansowej dla gminy Bielawy na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski Bankowe. Paragraf 2. Na realizację zadania, o którym mowa w paragrafie 1 w budżecie Związku Międzygminnego Bzura na rok 2022 przeznacza się środki finansowe w wysokości 700 tysięcy złotych. W celu realizacji zadania, o którym mowa w paragrafie 1 zostanie zawarta stosowna umowa pomiędzy Związkiem Międzygminnym Bzura a gminą Bielawy. Paragraf 4. Uchyla się uchwała numer 18/52/2022
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Bzura z dnia 16 maja 2022 roku. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Związku Międzygminnego Bzur. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Także tą, taką uchwałę podejmowaliśmy, ale bardzo proszę członka zarządu pana Przemka o krótkie wyjaśnienie, dlaczego tak jeszcze zrobimy. Jak Państwo pamiętacie, w maju taką uchwałę podejmowaliśmy. W sierpniu się Urząd Wojewódzki Nadzór Prawny się odezwał, że nie powinno być zapisu, że uchwała wchodzi w życie niepodjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym. Robimy zgodnie z ich sugestią. Tylko skończyliśmy na poprawkę. Niczym się nie zmieni. Bez ogłoszenia w dzienniku. Bez ogłoszenia w dzienniku. Jeszcze uważam, że paragraf trzeci trójka trzeba poprawić, bo tam jest nie po polsku. Tak, tak. To tutaj ten paragraf trzeci już ten. Sprawizacja jest zapisana. Jest drobna tam. Steróweczka trzeba poprawić. Okej. Ktoś wie, jak rozwarto się realizowane inwestycje przez gminę Bielawy? Jaki tutaj drogi właśnie budowa drogi i jaki procent stanowi latek do 800 tysięcy finansowania przez związek i jaki zakres tej inwestycji? Dzisiaj Sylwka Kubińskiego nie ma, ma pogrzeb i pozwolę sobie może w jego imieniu tak sobie Państwu powiedzieć. Droga przebudowywana jest, jak Państwo pamiętacie, od kapliczki do końca działki, to jest około 1800 metrów. Firma prywatna Vitex, o której była wcześniej mowa, podpisała umowę z gminą Bielawy, przeznacza, nie pamiętam, nie pamiętam w tej chwili ilości środków. Oni wykonują całą podbudowę drogi, czyli zbierają krawężniki i tą podsypkę na część związaną z nawierzchnią asfaltową, no, składamy się my jako związek i gmina Biela. To myśmy zagwarantowali tylko na razie do 700 tysięcy, przetarg zweryfikuje. No, ja nie odpowiem za Sylwka po prostu w tej chwili, nie znam cen, jakiego nawet. Bo w tej chwili jest wykonywany asfalt na Boguminie, czy jeszcze będzie, ale nie proszę Państwa powiedzieć. Jeżeli jest wykonywany, to znaczy, że już wiadomo, Pani Skarbnik. Jeszcze Pan Prezes, proszę. Jaka wartość tej inwestycji? 700 tysięcy to jest budżet naszego związku rocznym. Dlatego pytam. No tak, my żeśmy na tych spotkaniach, w których braliśmy udział, to takie proporcje miały być, że załóżmy procentowo, my około 700 tysięcy do 700 tysięcy, ta firma też tyle deklarowała i gmina Bielawy połowę tego, czyli ja to tak rozumiem jak z tych naszych ustaleń, że gmina Bielawy 70 tysięcy, my 700 i 700 ta firma. No wiadomo, że przetarg to zweryfikuje, ale żeby łatwiej i szybciej można było to przeprowadzić, to taką procedurę tutaj wymyśliliśmy, żeby firma zawarła umowę z gminą Bielawy, wykonała podbudowę, a gmina Bielawy zrobi przetarg już na wykonanie nawierzchni asfaltowej no, z naszych środków, tak, i właśnie z tej, no i spora. Z tym, że Wójt mówił, że środków finansowych mają mało, więc żeśmy zaproponowali też, żeśmy się zgodzili, żeby po prostu związek i ta firma pokryły większą kwotę. To znaczy nasza granica jest 700 tysięcy, że w uchwale mamy, że nie więcej niż 700 i ewentualnie umowa teraz by sprecyzowała te proporcje, tak? Czy może się okazać, że udział Bielaw będzie podobny co najmniej, bo tak z tego co liczę, że nas to... To nie da się zauważyć, że cała inwestycja będzie kosztować 700 i to jest prawie dwa razy. To znaczy, że inwestycja jest już realizowana. Dlaczego nie znamy kosztów? No bo jakby inne koszty są podbudowy, gdzie firma wzięła na siebie i tutaj nie baczą względu, gdzie kosztowało na zrobić podbudowę, bo im zależałoby, żeby jak najszybciej budować. Wiadomo, że nie mieliśmy tutaj decyzji. Ja rozumiem, ale jak się buduje drogę, zwłaszcza gminną, to jest
dokumentacja projektowa. Ale to nie gmina buduje. Zakres to nieważne, ale to nie właśnie to buduje. Ważne, że jest gotowa gmina. W związku z tym udział poszczególnych dotujących budowy tej drogi powinien być określony na etapie zarówno wstępnym, jak i potem ostatecznym do przetargu. No tak się, tak to wygląda. Stąd też próbamy podejmować uchwałę. Jest poprawiamy ją teraz we wrześniu, więc już to w maju może nie powiadomo wszystkiego, ale teraz to już powinno być takie rzeczy wiadomo, tym bardziej, że inwestycja jest realizowana. Droga gminna. No Panie Wójt, ma oczywiście to relacje, natomiast no tak jak powiedziałem, nie mogliśmy zawrzeć tej umowy, bo ta uchwała jest do poprawki, tak? I czekamy właśnie, żeby dzisiaj ją podjąć jeszcze raz, bez tego zapisu, że musi być publikowana. To znaczy rozumiem, że jest projekt takiej umowy już i na prezes tutaj mówi o projekcie tej umowy. Rozumiem, że jeszcze nie została podpisana umowa, bo nie jest uchwała na uchwałę, ale projekt umowy o współfinansowaniu jest już chyba przygotowany. Jeśli nie, no to w takim razie myślę, że jak będzie przygotowany, to taka uchwała ma sens podejmowania takiej uchwały, bo tak to nie wiemy, jak jest, w jakim procencie dofinansowujemy, w wysokości, jak to będzie nasz udział, jaki udział gminy. No takie, jak kreatujemy nawet z powiatem inwestycje, to takie rzeczy są określone jasne, tym bardziej tutaj, jeżeli związek finansuje całym budżetem rocznym, zaznaczam, na swoim współfinansuje tę inwestycję. No, nie ma akurat dzisiaj wójta gminy Bielawy, pewnie by wyjaśnił, na jakim etapie jest. Tutaj jest ta konstrukcja inna niż z powiatem, bo jeszcze firma jakby bierze odrębnie realizację całej podbudowy. Tak? No, więc wyliczyliśmy, że ta podbudowa nie będzie pewnie tańsza niż budowa asfaltu. Tak? Także może to jest korzystne dla wszystkich, a tak jak tutaj w uchwale my gwarantujemy kwotę do 700 tysięcy. No i liczyliśmy kiedyś wstępnie, że te przynajmniej połowę tej kwoty naszej zapłaci gmina Bielawy, aczkolwiek no, gmina Bielawy będzie już robiła przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych i pewnie tą różnicę będzie musiała pokryć, tak? Także wydaje mi się, że to jest korzystne dla wszystkich, bo i firma, która zamierza tam inwestować i również ta droga będzie nam służyła, na gmina faktycznie no, stosunkowo niedużo może dopłaci. Aczkolwiek no to też pewnie jakieś znaczące środki. No i teraz przy tej cenie asfaltu no trudno powiedzieć, jakie będą koszty. Ja tutaj no mówię, to Pan Wójt powinien przedstawić, tak, jakie tam są szacunkowe koszty. Bardzo proszę, jeszcze tam zgłasza się Pan Wójt do pytania. Poproszę bardzo. No Panie, rozumiem, że kwot, o których tutaj rozmawiamy, 350-700 i tę relację procentowe, to jest nie przekroczymy w tej współpracy, tak? Czyli z jednej strony to jest maksymalnie 700 tysięcy, a z drugiej strony, jeśli mówimy o kwocie całkowitej 1 050 000, bo rozumiem, że to, co robi wykonawca w tej umowie już ze związkiem, nie będzie pokazane, bo nie może być pokazane. Czyli to wychodzi nasz udział na poziomie 66%. Pozostały udział to gmina, tak? Musi zapewnić, czy dobrze to rozumiem? Tak. Dokładnie tak Pan Wójt powiedział. Czyli firma, bo no chcieli wejść szybciej, tak? Pewne rzeczy będą nie wymagały pozwolenia. No my nie wiemy, bo nie ma przetargu. Jeszcze więc nie wiemy, czy 30% gmina, a 70% ponad procent. Nie mamy kwoty końcowej, tak? Końcowa, ona nie jest oferta wykonawcy, czy umowa z wykonawcą, bo tu na razie nie wiemy, nic nie wiemy. Wiemy, że my mamy do 700 tysięcy, to może być równie dobrze 90% dofinansowania. Tak na dobrą sprawę w tej chwili nie możemy tego określić naszego udziału. Ja mogę tylko powiedzieć, że my jesteśmy po kilku przetargach też drogowych i droga o długości, no prawie połowa tego teraz, tak? To mamy kwotę 1 200 000, więc wydaje mi się, że to raczej między bajki można włożyć, że
że gmina Bielawy zmieści się w tej kwocie 350 tysięcy, raczej będzie to kwota wyższa, tak? Także tutaj no nasze jakby interesy są zabezpieczone, to znaliśmy według tego, co jest na rynku, że będzie to jakby ta proporcja na pewno zachowana, tak? Oczywiście tutaj można sobie zakładać, że pojawi się jakaś firma, myślę, że to jest bardzo abstrakcyjne, teoretyczne, myślę, że to będzie powyżej 2 milionów w sumie, tak? Tylko że tutaj jest ta część w ramach, jak to nazwać, partnerstwa publiczno-prywatnego, to taki quasi trochę, że tutaj firma prywatna robi po prostu i nie będzie to kosztorysowane, rozumiem, że przetarg nie będzie obejmował tej kontynuacji, natomiast wydaje mi się, że będzie kwota zdecydowanie powyżej 1 miliona złotych, tak, jeżeli chodzi o tutaj wartość tego asfaltu. No tak, ale to tylko się wydaje. Ja myślę, że moglibyśmy poczekać, bo te dane będą niebawem wiadome. Czyli w okresie związania z okazją, wtedy będzie wiadomo, jaka kwota wynika z umowy, bo to jest z przetargu, możemy wtedy zrobić walę i podjąć uchwałę. Właśnie, mógłby zaproponować, że tutaj zarząd rozmawiał, że 2/3 to jest nasz wkład, 1/3 gminy Bielawy, więc może zapiszmy stanowiące do kwoty 700 tysięcy złotych, stanowiące nie więcej niż 2/3 kosztów. Nie, odwrotnie raczej. Zapiszmy to procentowo nie więcej niż 700 tysięcy, bo wtedy zabezpieczymy. Tak, zabezpieczymy 66%, tak, tak, nie więcej niż 700 tysięcy. Wtedy mamy jasno do jakiej kwoty. Myślę, że może być tak, że te kwoty, które gmina Bielawy będzie musiała podnieść, będą większe i wtedy to już jest. A gdyby były mniejsze zawątpię, to jesteśmy zabezpieczeni, że nie damy więcej niż. Chyba to jest też, że tak powiem, czytelne, a to nie wiem, no to zarząd to zawsze to później w podpisaniu umowy. Myślę, że ona nam chodziło, to jest bardziej, że potrzebne pieniądze na naszą drogę na terenie, na drogę wewnętrzną też, tak? Jak wygląda z przeprowadzonego. Szczerze by stało, że 4 razy roku rozfinansowano z programu Związkowy Ład. Jeszcze pan teraz bardzo proszę. Czyli wprowadzimy tutaj o to poprawkę, tak, żeby był zapis, że finansujemy 66%. Tak? Procent, ale 66% to będziemy się wspierać 66% i 60%, czy zapiszemy 66%. Ale było mówione po 2/3, 1/3, czyli nie jest, tak? No nie jest. 2/3 i 60%. Tak? 2/3 wartości projektu mniej więcej niż 700 tysięcy złotych, tak? Czyli kto bym zgłosił, to mam autopoprawkę zarządu i w takiej postaci byśmy przegłosowali. Tak, taka jest propozycja. Pan mecenas, do słowa. To jest kwestia, taka poza prawna, to są Państwa ustalenia, Państwo decydują, jak dysponować własnym budżetem. Prawnych uwag ja tutaj nie składam do tej propozycji zmiany. Dobrze, czyli zaniesienie, proszę. Dziękuję. Zaniesienie tej autopoprawki w tym zapisie, tak? Że przeznaczą się środki finansowe w wysokości 2/3, nie więcej niż 700 tysięcy złotych, tak? Szanowni Państwo? Tak? 2/3 czegoś musi być. Wartości zadania. Wartości zadania. Zapis powinien się już znaleźć w umowie, aniżeli w uchwale. To kwestia naszego tutaj uzgodnienia i zaufania, tak powiem, bo wpisywanie go w uchwale jest kłopotliwe. Czyli zostawić na jedno. A może przerwę, zależy do jarzenia, kłopotliwe. Tak, takie zapisy się uwzględnia. Oczywiście. Jak się ma? Musimy określić wartość całkowitą zadania, tak jak był tutaj wniosek, że dofinansowujemy zadanie pod nazwą o wartości szacunkowej takiej wysokości na wartość całkowita jeszcze powinna się pojawić, żeby nie, to nie, 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 n
Ta propozycja jest klarowna, tylko później może być, wszystko zależy od otwartości gminy Bielawy, bo na przykład oni powiedzą, że oni mają 1/3, tak? Jeżeli wzrośnie wartość, to później będą próbować też wykorzystywać ten zapis. Ale z naszego punktu widzenia jest klarowny zapis. 2/3 i nie więcej niż 700 tysięcy. Tak, 2/3. Tak, czyli głosujemy z tą autopoprawką, tak? W takim razie ta autopoprawka zostanie naniesiona o 2/3 wysokości tego zadania, nie więcej niż 700 tysięcy złotych. Tak, szanowni państwo? W takim razie przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tej uchwały z autopoprawką? Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie zostało zakończone. Zagłosowało 14 członków zgromadzenia. Przeciw nikt i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała numer 3. Uchwała numer 20 na 3/2022 zgromadzenia Związku Międzygminnego Bzura z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Bzura na lata 2022-2025. Na podstawie artykułu 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych dzienników ustaw zgromadzone w Związku Międzygminnego Bzura uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Związku Międzygminnego Bzura na lata 2022-2025 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały. Paragraf drugi. Określa się wykaz przedsięwzięć Związku Międzygminnego Bzura na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem numer 2. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Bzura na lata 2022-2025 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Poprosimy księgową może o wyjaśnienie tej kwestii. Jest tam mikrofon. Bardzo proszę. Kilka sekund. Na wydłużenie terminu realizacji zadania uzbrojenia terenów inwestycyjnych Związku Międzygminnego Bzura do 31 grudnia 2023 roku rozpisuje się okres realizacji tego zadania na lata 2022-2023. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma pytania do pani księgowej w tej kwestii? Wszyscy też powstrzymali materiały. Można się to zapoznać. Nie widzę chętnych do zadawania pytań i dyskusji, więc bardzo proszę, głosujemy. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w Związku Międzygminnego Bzura na lata 2022-2025 zostało przyjęte za 14 głosów przeciw. Nikt nie głosował i nikt się też od głosu nie wstrzymał. Przechodzimy do
uchwały kolejnej. Uchwała numer 20, łamane na 4, łamane na 2022 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Bzura z dnia 19 września 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Związku Międzygminnego Bzura na 2022 rok. Na podstawie artykułu 73 i artykułu 73a z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tudzież innych dziennikach o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Zmniejsza się dochody budżetu Związku Międzygminnego Bzura na rok 2022 o kwotę 1 538 904 zł i 30 groszy. Zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Kwota dochodów po zmianach wynosi 3 223 812 zł i 42 grosze i obejmuje. Podpunkt pierwszy. Dochody bieżące 1 581 642 zł i 18 groszy. Podpunkt drugi. Dochody majątkowe 1 642 170 zł i 24 grosze. Paragraf drugi. Podpunkt pierwszy. Zmniejsza się wydatki budżetu Związku Międzygminnego Bzura na rok 2022 o kwotę 1 538 904 zł i 30 groszy zgodnie z załącznikiem numer 1 niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Kwota wydatków po zmianach wynosi 11 227 909 zł i 77 groszy i obejmuje podpunkty do punktu drugiego. Wydatki bieżące 1 728 048 zł i 43 grosze. Podpunkt drugi. Wydatki majątkowe 9 499 861 zł i 34 grosze. Ustala się plan wydatków majątkowych po zmianach na rok 2022 zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I bardzo proszę jeszcze raz panią księgową o zabranie głosu w tej kwestii. W związku ze zgodą, jaką otrzymaliśmy od Centrum Obsługi Przedsiębiorcy na wydłużenie terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2023, zmniejszamy plan dochodów majątkowych w związku z tym z realizacją tego zadania o 1 538 904 zł 30 groszy i ta kwota została przeniesiona na rok 2023. Czy są w tej kwestii pytania do pani księgowej? W paragrafie drugim powinno być, że zmniejsza się wydatki zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały. Bardzo proszę, jest uwaga. Czyli w paragrafie drugim powinno być zapisane z załącznikiem numer 2, tak? Tak? Panie? Ok. Czy jest to poprawka, tak? Wszystko jasne, czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę więcej pytań. W takim razie przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą w sprawie zmiany budżetu Związku Międzygminnego Bzura na 2022 rok. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tej uchwały z tą delikatną poprawką odnośnie załącznika, bardzo proszę o naciśnięcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Nie widzę. Za uchwałą głosowało 14 członków zgromadzenia, przeciw nie głosowało nikt i nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, w takim razie zakończyliśmy głosowanie nad uchwałami. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 7. Omówienie różnych możliwości kontynuowania realizacji inwestycji budowy z naszego zakładu w Piaskach Parkowych. Nie wiem, czy pan prezes będzie mówił w tej kwestii, to bardzo proszę, bo wiele już powiedział nam, omawiając informacje działalności zarządu. Ale proszę bardzo. Tak jak powiedziałem Państwu, mamy propozycję od tych firm. Dzisiaj zaprosiliśmy jedną z nich, przedstawią się. No myślę, że tutaj jest już najbardziej chyba taka konkretna firma. Myślę, że to jest firma chyba przełowa czwórka bądź piątka polska, tak? Jeżeli chodzi o potencjał możliwości, najlepiej jak się sami przedstawią. Zaprosiliśmy na 13.30, powiedzieli, że będą wcześniej, nie wiem, czy już są. Są, tak. Także jak Państwo chcecie, to nie wiem, zrobimy 5 minut przerwy takiej i tak po zakończeniu zgromadzenia, także. Że sami jesteśmy ciekawi, jaką tę propozycję ostateczną przedstawią. My się spotkaliśmy już około tam 3 tygodni czy więcej temu. Powiedzieli, że przygotują, że będą gotowi tutaj przyjechać na nasze zgromadzenie, no więc tak się stało. Oczywiście dzisiaj nie musimy niczego tutaj podejmować. Jesteśmy tutaj, żeby wysłuchać ich, zadać pytania. I ja postaram się, żeby na następne zgromadzenie ewentualnie jakąś kolejną propozycję przedstawić może innej firmy, aczkolwiek wydaje nam się tutaj, że no, ci partnerzy, tutaj ta firma jest najbardziej, no, potencjał ma największy, tak? I wiele instalacji prowadzi w Polsce i zarówno tutaj możliwości finansowe i organizacyjne są bardzo duże. Także dziękuję. Dziękuję panu profesorowi. W takim razie przechodzimy do punktu 8. Sprawy różne. Czy ktoś z pań lub panów w tym punkcie zechciałby zabrać głos? Nie widzę. Co do węgla się nie wypowiadamy. Można robić objęty na własnym terenie. Ludzie jest na głębokości 52 metrów. Jest to 8 metrów węgla prywatnego. Tak na marginesie przy okazji właśnie wiercenia pod polską ucieczką. Szanowni Państwo, jeśli nie ma pytań w sprawach różnych, w takim razie doszliśmy do punktu 9 i w punkcie 20 jest zakończenie posiedzenia 20 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Dwóra, co niniejszy czynnie. Dziękuję Państwu za uwagę, za przybycie. 5 minut przerwy i spotykamy się po przerwie z firmą, która przedstawi nam